Joanna Tabaka, witam. Dziś drugi dzień listopada. Zapraszam na Silesia Flash. 7 wypadków, 9 osób rannych i wysyp pijanych kierowców. To tylko dwudniowa policyjna statystyka tegorocznej akcji Znicz. Dziś dzień zaduszny, a to oznacza, że patrole policyjne nadal będą widoczne na drogach. Paweł Jędrusik. Tylko we wtorek i środę policjanci odnotowali 7 wypadków, w których rannych zostało 9 osób. Było także blisko 300 kolizji. Niestety w tym roku nie zabrakło też kierowców na podwójnym gazie. W 2 dni zatrzymano 36 pijanych i 11 po użyciu alkoholu. Dzisiaj jeszcze dzień zaduszny, tak więc będziemy odwiedzać nekropolię, a w ślad za tym policjanci pojawią się również w okolicach cmentarzy, jak i na głównych ciągach komunikacyjnych. Póki co jest bezpiecznie na śląskich drogach i to już apel, że tak naprawdę my dziękujemy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego za zachowanie należytego obowiązku bezpiecznego dojazdu i powrotu z cmentarzy. Zwracajmy uwagę jeszcze dziś na to, co się dzieje właśnie wokół cmentarzy, jak będziemy dojeżdżać, czy stosować będziemy się do limitów prędkości. Wszystko to ma bardzo duży wpływ na to, czy jeszcze ten dzień dzisiejszy będzie bezpieczny. Tylko przez 2 dni na śląskich drogach pojawiło się ponad 1500 patroli policji. Choć czasy izolacji i zamkniętych miejsc publicznych z powodu epidemii mamy już za sobą, to nie znaczy, że koronawirusa już nie ma. Wraz z okresem jesiennym pojawił się wzrost zakażeń i takich pacjentów jest coraz więcej. Paweł Jędrusik. Obecnie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach odnotowuje od 200 do 300 przypadków zakażeń koronawirusem tygodniowo. Mimo to zapewnia, że sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, bo osób chorych jest o wiele mniej niż o tej samej porze w roku ubiegłym. Pojawia się coraz więcej pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, aczkolwiek nie jest to skala taka jak w poprzednich latach. Myślę, że jest to przede wszystkim spowodowane tym, że masowość testowania jest znacznie mniejsza i ludzie ogólnie przyjęli, że COVID nie stanowi już aż takiego zagrożenia jak w przeszłości. Niemniej ilość pacjentów, którzy chorują na COVID-a jest znamiennie większa niż jeszcze 2-3 miesiące temu. Warto też zwrócić uwagę, że wraz z czasem zmieniają się objawy koronawirusa. W chwili obecnej większość pacjentów zgłaszających się czy to do podstawowej opieki zdrowotnej, czy do SOR-u są to pacjenci gorączkujący nawet do wartości 40 stopni i wyżej, ale także chorzy, którzy przede wszystkim zgłaszają bóle głowy, bóle mięśni. Coraz rzadziej są to objawy, o których na początku mówiliśmy przy COVID-zie, czyli typowo kaszel, duszność, zmiany zapalne nad płucami, które byliśmy w stanie wysłuchać. Teraz często objawy przypominają grypę, czyli przede wszystkim wysoka temperatura, bóle mięśni, ogólne osłabienie, bóle głowy. Lekarze apelują też, aby osoby, które mają objawy, czy to grypowe, czy koronawirusa, unikały kontaktu z innymi albo nosiły maseczkę. Nie zapominajmy, żeby tutaj na każdym razem, szczególnie w skupiskach zamkniętym, stosować prewencję w postaci odległości od innych osób, starać się unikać skupisk przede wszystkim. Jeżeli to możliwe, nosić maseczki ochronne, szczególnie w wizycie u lekarza, bo nie zawsze czy my jesteśmy chorzy, czy osoby dookoła nas, inną i chodzą z różnymi dolegliwościami i dbajmy o siebie nawzajem. Stosujmy wzajemną prewencję. Na razie na zewnątrz jest dosyć ciepło, więc można przypuszczać, że jesienny sezon chorobowy dopiero rozpocznie się na dobre. Zaduszki są nierozerwalnie związane z listopadem. Według kościoła 2 listopada modlimy się za dusze, które nie osiągnęły jeszcze pełni świętości, a modlitwa ma im pomóc wejść do nieba. Przy tej okazji wspominamy też zmarłych w tym roku. Fatima Orlińska. W życiu człowieka istnieją dwie wielkie daty, narodzin i śmierci, mówił ksiądz Jan Twardowski. W roku liturgicznym Kościoła katolickiego z pewnością ważną datę stanowi 2 listopada, zaduszki. To tego dnia wierni modlą się za dusze zmarłych, wierząc, że to przybliży ich do zbawienia. I że my możemy im pomóc w tej drodze do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Czyli w tym duchowym wymiarze właściwie Kościół zachęca do odwiedzania cmentarzy i takich dzieł związanych z modlitwą. Jeszcze przez 8 dni od tej uroczystości Wszystkich Świętych, czyli aż do 8 listopada jest taka możliwość intensywnego duchowego przeżywania tego czasu właśnie w idei też takiej solidarności, że jednak jesteśmy siecią naczyń połączonych, śmierć nie zrywa wszystkiego i możemy sobie
nawzajem pomagać modlitwą. Zaduszki to również ten dzień, w którym szczególnie ciepło myślimy o bliskich zmarłych, wspominamy ich, przywołujemy w rozmowach. W 2023 roku w naszym regionie pożegnaliśmy wiele znanych i lubianych osób. Artystów, dziennikarzy, ludzi sportu, nauki, polityków. Pośród nich Marek Plura, senator ze Śląska, który przez całe życie zmagał się z chorobą. Był zaangażowanym działaczem społecznym i słynął z walki o śląską tożsamość. Mocno wspierał samorządowców. Odszedł w wieku 52 lat. Bardzo brakuje Marka. Był przyjacielem mysłowickiego samorządu, przyjacielem mieszkańców Mysłowic. Angażował się w sprawy osób, które potrzebowały pomocy, też takiej legislacyjnej. On współpracował nie tylko tutaj z nami w Urzędzie Miasta, ale również z Amazonkami, które działają bardzo prężnie w Mysłowicach. Również pomagał dzieciom z Ukrainy, które niepełnosprawne dzieciaki, które tutaj były w Polsce, nie wiedziały, gdzie pójść po pomoc, to wiedziały, że mogą się zwrócić do Marka, do jego przyjaciół. Senator Marek Plura zmarł w styczniu tego roku. Kilka miesięcy później, w lipcu, wskutek choroby zmarł wieloletni, doświadczony dziennikarz Arkadiusz Loska. Współpracował z wieloma rozgłośniami radiowymi, stacjami telewizyjnymi, w tym z telewizją TVS. Przez ostatnie lata swojego życia zawodowego był specjalistą biura prasowego w Starostwie Powiatowym Mikołowa, gdzie, jak mówią koledzy, pozostawił po sobie dużą pustkę. Miejsca przy jego biurku do dziś nie zajął nikt. Żal i niezrozumienie wyroków opatrzności, jeżeli takowa istnieje, że tacy ludzie są zabierani. Pracowitość, kompetencja, energia, uśmiech, empatia. Nie ma takiego pozytywnego określenia, którego by nie można użyć względem niego i ono by pasowało. A żadnego pejoratywnego. Dlatego nam jest szkoda i taki dzień jest okazją, żeby się zastanowić nad sobą, nad sensem życia, nad tym, jak żyć, żeby jak najrzadziej przeżywać takie traumy i jak sobie z tym radzić również. I choć po śmierci tych, których znamy, kochamy, za którymi każdego dnia tęsknimy, wiele ran pozostaje niezagojonymi przez długi czas, to pamięć o nich sprawia, że wciąż są pośród nas. Dlatego dziś szczególnie wspominamy m.in. zmarłych youtubera Rafała Góreckiego-Rawgora, doktora Stanisława Dylonga, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, czy Jolantę Wadowską-Król, lekarkę i działaczkę społeczną z Katowic. Dzień zaduszny to czas nie tylko refleksji i modlitwy za dusze tych, których już pośród nas nie ma. To również moment, w którym odwiedzający groby zaczynają wokół nich sprzątać. Szkło, plastik, odpady zielone, a wszystko liczone w setkach kilogramów. Miasta, chcąc uniknąć przycmentarnych wysypisk śmieci, regularnie i na bieżąco wywożą to, co ze sobą przynosimy. Czy świadomość dbałości o środowisko z perspektywy poprzednich lat jest większa? Fatima Orlińska. Najpierw wysyp kwiatków i zniczy, później wysyp śmieci. Taki widok to rzeczywistość każdego roku po wszystkich świętych. I choć obserwując najbliższe otoczenie cmentarzy w regionie bałaganu takiego, jaki znamy sprzed laty, nie ma, to poświątecznych odpadów wciąż jest dużo i wiele z nich to odpady niesegregowane. Według danych Stowarzyszenia Polski Recykling po 1 listopada z każdego grobu powstaje od 3 do 9 kg odpadów. Tak jak zawsze. Zawsze jest multum śmieci do miejsc, gdzie ludzie składują śmieci, ciągną pielgrzymki. Ale radzimy sobie. Dzisiaj już zostały wywiezione 2 kontenery o pojemności 7 metrów sześciennych. To całkiem sporo. No. Już tutaj przygotowujemy drugi, następny kontener, który jutro rano zostanie odwieziony. Tam na dolnej bramie mam już pusto. I faktycznie dobrą koordynację służb odpowiedzialnych za porządkowanie cmentarzy zauważają odwiedzający dziś równie tłumnie śląskie nekropolie. Przyznają, że w poprzednich latach o porządki po 1 listopada było trudniej, dziś po cmentarzu spaceruje się przyjemnie. To jest wszystko. No, ludzie tak dbają, nie? Myślą, że tak. Niektórzy biorą po prostu do domu, to no, tak w kościółku gadali, nie probo, żeby się tego nie zatygować, bo to wiadomo, pieniążki. Wszystko drogie, to wszystko nie wiadomo, nie? No to każdy jak może, no. Raczej jest czysto. Ja tak myślę, że raczej czysto. Nie ma tak, żeby gdzieś tam coś porozrzucane, bo tego są kosze i tak dalej. Jest fajnie. Żeby jednak tak mogło być, miejskie zakłady oczyszczania miasta do obchodów święta zmarłych przygotowują się dużo wcześniej.
Prace porządkowe nie kończą się również z dniem 2 listopada, bo tak naprawdę wywóz odpadów wyprodukowanych przez świąteczny czas trwa jeszcze przez przynajmniej kolejnych kilka dni. I tak na przykład w Umysłowicach tylko do końca października ze wszystkich cmentarzy łącznie wywieziono blisko 90 ton odpadów. 1 listopada pracowaliśmy na dwie zmiany. Zwieźliśmy tylko albo aż 9 ton. Planujemy zakończyć nasze działania w zakresie obsługi cmentarzy, mysłowickich cmentarzy 8 listopada. Szacujemy, że jeszcze około 25 do 30 ton odpadów zwieziemy. Najwięcej, jeśli chodzi o cmentarze, będzie zależało od poszczególnej parafii, od poszczególnego zarządcy cmentarzy. Z 9 cmentarzy, które obsługujemy, tylko 3 zamówiło kontenery do segregacji. A jak wiadomo, odpady niesegregowane przyczyniają się do zwiększenia kosztów ich wywozu. Jak przyznają zakłady oczyszczania miast, ceny względem poprzednich lat znacząco wzrosły, choć w przypadku mysłowickich nekropolii to klienci komercyjni. Mruczuś, Kropeczka, Ramzes czy Max, te i wiele, wiele innych. Nasi czworonożni przyjaciele pojawiają się pewnego dnia w naszym życiu i zaskarbiają serca. Są jak członkowie rodziny, dlatego tak ciężko pogodzić się z ich odejściem. Są jednak takie miejsca, w których pamięć o zmarłych pupilach wciąż jest żywa. Magda Sincewicz. Widać to tu na każdym kroku. W palących się zniczach, świeżych kwiatach i kolorowych wiatraczkach, symbolicznie kręcących się na wietrze. Jest to miejsce, do którego ludzie przychodzą, mają okazję powspominać dobre, czasem też te gorsze chwile, tak, ale zawsze powspominać swoje zwierzaki, które były dla nich ważne. Widzimy, że jest to ważne też dla opiekunów, ponieważ jest to miejsce, w którym można uhonorować tego przyjaciela, członka rodziny, bo to zawsze jest przyjaciel, zawsze członek rodziny. Świadczą o tym wzruszające napisy na nagrobkach, ale też sama obecność opiekunów, którzy przychodzą tu nie tylko w takie dni jak ten. I jak piesek odchodzi, to jest bardzo przykre. I się odwiedza na cmentarzu też. Po prostu, tak? Oczywiście jest już następca, ale ból pozostał. I czasem trwa nawet do końca naszych dni. Pan Dariusz, mimo że obecnie jest właścicielem kilku kotów, to wciąż pamięta o tych, które są z nim duchowo. No on niestety żył niecałe pół roku. Mamy tu jeszcze jeden grób. No to ale tak, naturalne dla nas to jest tak samo jak z ludźmi przecież. Warto w takich momentach pamiętać, że zwierzęta tak jak ludzie potrafią kochać, ale tego uczucia same również potrzebują. W wielu fundacjach, choćby tu w schronisku też są zwierzęta, które po prostu czekają na kogoś, kto ich pokocha. I nie widzę innej opcji. A te odwdzięczą się swoim bezgranicznym przywiązaniem do końca swoich dni. Prawie 100 tysięcy tytułów, 250 wystawców i setki spotkań. Tak przez 3 dni będzie wyglądała przestrzeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Jutro rozpoczynają się tam targi książki. Wśród zaproszonych gości wiele znanych nazwisk, jak m.in. profesor Jerzy Bralczyk, Katarzyna Bonda czy Natalia de Barbaro. Gościem specjalnym będzie Wolna Białoruś, Magda Sincewicz. Niezależni twórcy ze wschodu znajdą się w gronie autorów bestsellerów, poezji, prozy czy publicystyki. Każdy z odwiedzających będzie miał szansę wziąć udział w dyskusji o literaturze czy spotkaniu panelowym. Tam naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Ja serdecznie zachęcam wszystkich, w szczególności rodziców, do przyjścia z najmłodszymi. Niech zobaczą najmłodsi, że my sami sięgamy po książkę, że ją chociaż oglądamy, że ją przeglądamy, że nas to interesuje. To jest szansa na to, żeby zaszczepić wśród najmłodszego pokolenia miłość do czytania. Bo czym skorupka za młodu? Nie będziemy im czytać, to nie będą wiedzieć, co się dzieje. A nie dzieje się zbyt dobrze. Czytamy bardzo mało, a zmieniają się przede wszystkim gusta, to znaczy czytelnicy i czytelniczki dorastają. Być może znajduje zastosowanie ta zasada, że czytelnika trzeba sobie wychować i ta literatura young adult to zaskoczyła wszystkich, tak jak zima zaskakuje drogowców, tak i wydawcy i organizatorzy targów byli zaskoczeni, że nagle do autorek i autorów piszących książki dla młodzieży ustawiają się kolejki na 7-8 godzin stania. Jak długo potrwa ta moda, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. To jest fenomen, ale to oczywiście cieszy, bo fakt, że od tych młodych lat te przyzwyczajenia do sięgania po książkę, do czytania znowu, że tak powiem, pojawiły się w naszym młodym społeczeństwie, to oczywiście dobry prognostyk, że za kilka lat nam urośnie generalnie to czytelnictwo.
Bo przecież ciekawa książka to dobry towarzysz nie tylko na spokojny jesienny wieczór, ale i cały rok. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.